Cześć, dzień dobry. Kuba Dobroszek, miesięcznik Majką Pany Polska. Witam na webinarze zorganizowanym we współpracy z Cloudware Polska. Na webinarze, podczas którego porozmawiamy sobie o cyberbezpieczeństwie w kontekście prowadzenia biznesu, temat bardzo ważny, przewijający się w praktycznie każdym naszym numerze, w praktycznie każdej branżowej konferencji, w której bierzemy udział, 287 dni. Tyle wynosi średni czas wykrycia cyberataku w przedsiębiorstwie. Chyba dosyć długo, biorąc pod uwagę, jak wielkie konsekwencje może nieść taki cyberatak dla firmy, zarówno wizerunkowe, jak i finansowe. Na szczęście jest... Coraz więcej narzędzi, które, które pomagają się nam przed tymi cyberatakami chronić. I o jednym takim narzędziu IBM Randori porozmawiamy sobie właśnie dzisiaj. Porozmawiamy z Krzysztofem Jóźwikiem, Key account Managerem CloudWare Polska, Dzień ekspertem dobry. z 25-letnim doświadczeniem, zainteresowanym tematami AI oraz nowymi technologiami. Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo chętnie opowiem o cyberzagrożeniach, o rozwiązaniach, jak się chronić. Także proszę zadawać pytania, odpowiem na każde. Krzysztof jest również wielkim fanem fina, kina, jak się dowiedziałem przed naszą rozmową, więc dlatego może połączmy te dwa światy nowych technologii i kina na początek, gdzieś tam w pierwszym pytaniu rozgrzewkowym. I Na jakim etapie, Twoim zdaniem, jesteśmy w walce z cyberprzestępcami? Czy, czy nastąpiło dopiero zawiązanie akcji i czeka nas jeszcze bardzo długa batalia, czy może zbliżamy się ku szczęśliwemu happy endowi? Niestety nie mam dobrych wiadomości, dlatego że to jest walka, która dopiero się zaczyna. Bardzo dynamiczny rozwój technologii, narzędzi, sztucznej inteligencji, w przyszłości niedalekiej komputerów kwantowych powoduje, że ten wyścig tylko nabiera rozpędu w tej chwili. My oczywiście już wiemy, jak się bronić na dzisiaj, mamy wspaniałe narzędzia, mamy coraz więcej wiedzy na ten temat, natomiast cyberprzestępcy zawsze są o krok przed nami. A dlaczego? Dlatego, że bardzo często takie duże organizacje cyberprzestępcze mają nieograniczone finansowanie, w związku z tym mogą sobie pozwolić na bardzo duże nakłady finansowe na to, żeby rzeczywiście te rozwiązania były jak najbardziej bolesne dla firm, a firmy muszą gonić ten postęp technologiczny. A i tutaj też jest kilka wyzwań, bo mamy z jednej strony Oczywiście, potrzeby finansowe, żeby nabywać odpowiednie narzędzia, implementować, żeby inwestować w cyberbezpieczeństwo, ale z drugiej strony gdzieś pojawia się taka potrzeba też zatrudnienia ludzi, szkolenia, świadomości większej, w związku z tym ta gonitwa. E, nabiera rozpędu w tej chwili. Mhm. Dotknęliśmy już bardzo ważnego, e, e, bardzo ważnej kwestii związanej z tą motywacją cyberprzestępców. No, w kinie każdy łotr ma wyraźnie sprecyzowaną e, motywację i to jest wyznacznikiem tego antagonisty. Jak to jest ze wspólnymi cyberprzestępcami? Bo wydaje mi się, e, że trochę już do lamusa odchodzi taki stereotypo, stereotypowy haker, który gdzieś tam w zaciszu swojego pokoju dłubie sobie coś e, dla idei, a cyberprzestępcy to są po prostu zorganizowani Grupy przestępcze, które no, polują na nasze pieniądze. Tak właśnie jest, aczkolwiek oczywiście tutaj krajobraz jest dosyć złożony, bo na pewno są te, takie indywidualne osoby, które gdzieś to robią dla zabawy, po to, żeby udowodnić sobie, że potrafią się gdzieś włamać, czy e, że potrafią coś zrobić. E, natomiast faktycznie najbardziej bolesne dla tych dużych firm, które mają ogromne środowiska IT i e, są bogate, Stanowią właśnie te grupy przestępcze, zorganizowane, e, ponieważ e, wtedy e, włamanie jest najbardziej bolesne. E, w tej chwili takie duże e, grupy cyberprzestępców, e, tak jak powiedziałem przed chwilą, e, z praktycznie nieograniczonym finansowaniem, polują na te największe, najbardziej bogate firmy. I e, najczęściej stosowanym atakiem jest ransomware, mhm. czyli zaszyfrowanie danych w firmie i później żądanie okupu. Tak? my odblokujemy Ci drogi kliencie wszystkie te dane, które zaszefrowaliśmy, ale oczywiście proszę nam za to zapłacić. Takim najbardziej spektakularnym, największym przypadkiem w Europie było, była jedna z firm farmaceutycznych, która dostała żądanie okupu na poziomie miliarda euro. Także okay. wyobraźmy sobie, jaki poziom w ogóle jakby tych, tego, tego całego biznesu, cyber, cyberprzestępców w skali światowej się odbywa. Tak no I teraz odbierz ten dylemat, płacić czy nie płacić. Tak no właśnie, tu są różne podejścia. No I teraz wszystko zależy od tego, jak dobrze firma jest przygotowana na takie, na takie ataki. Mhm. Bo jeśli firma ma dobrze zorganizowaną politykę zapisywania kopii zapasowych danych, jeżeli są pewne polityki bezpieczeństwa wdrożone, jeżeli jest taka świadomość, to oczywiście można sobie pozwolić na nie zapłacenie okupu i wtedy dane odzyskać. Natomiast w wielu przypadkach firmy nie mają takich zabezpieczeń. I wtedy rzeczywiście wydaje się, że jedynym rozsądnym wyjściem jest rzeczywiście zapłacić i odzyskać dane. Mhm. Także tutaj są, e, oczywiście, znowu mamy e, dylemat, jak bardzo firmy są przygotowane na tego typu przypadki, jak bardzo są świadome, jak e, dużo inwestują na przykład w te systemy bezpieczeństwa. Że temat jest niezwykle rozległy. Mhm. Też zorganizowane grupy przestępcze to jedno, ale też przeczytałem nie tak dawno, że cyberprzestępcom współcześnie w zasadzie może zostać każdy, ponieważ gdzieś tam dostęp do narzędzi, które umożliwiają ataki, jest na tyle szeroki, że, że wystarczą w zasadzie odpowiednie fundusze, żeby, żeby takim hakerem zostać. Czy ty się zgodzisz z taką tezą? Ja powiem więcej niestety, nawet nie potrzebujemy żadnych funduszy, bo w tej chwili rozwój sztucznej inteligencji i bardzo łatwy dostęp do wszystkich języków interpretujących zapytania i odpowiadających, poszedł w tą stronę, że każdy może praktycznie uzyskać odpowiedź na pytanie, jak włamać się, jak przełamać zabezpieczenia, jak włamać się do firmy. E, mamy czata GPT, mamy dużo innych jeszcze tego typu możliwości. Im więcej takich zapytań do bazy się odbywa, tym mądrzejsze jest to narzędzie i tym niestety większą krzywdę sami sobie robimy, bo ta wiedza zaczyna być rozprzestrzeniana. Mhm. E, także z tego właśnie powodu. Um, powodu upowszechnienia się tej wiedzy i z tego powodu, że nie potrzebujemy już mieć ani zaawansowanej wiedzy, ani dużego finansowania, żeby dokonać jakiegoś włamania, bardzo istotne staje się, żebyśmy się naprawdę mocno zabezpieczali przed takimi zgubnymi efektami. I też myślę, że powinno to wybrzmieć, bo ty podajesz przykład tego dużego ataku z miliardowym okupem, że to nie jest tak, że cyberprzestępcy polują tylko na tych największych właśnie, bo też bardzo często rozmawiamy z przedsiębiorcami i, i oni <laughs> niestety wciąż powtarzają takie słowa, że jakby, a nas w zasadzie ataki hakerskie nie dotyczą, bo to uh -huh. są zmory jakichś gdzieś tam dużych instytucji finansowych, które, które mogą być ewentualnie y, hakowane, bo, bo mają większe budżety, większe środki, a to chyba też działa Trochę tak, że tym grupom przestępczym, jak z połowem ryb, łatwiej zarzucić sieć i złapać kilka mniejszych rybek niż jednego dużego wieloryba. Oczywiście, bo to zależy od tego, jaki jest cel. Mhm. Te, te największe organizacje przestępcze celują w tych najbogatszych, no bo wiadomo, może się jak największy łup. Natomiast dużo mniejszych jednostek czy, mhm. czy, czy mniejszych zespołów hakerskich, oczywiście, może polować na mniejszych klientów, bo łatwiejszy jest sposób łamania się, bo. Pokutuje takie przeświadczenie, i być może w części jest to prawda, że mniejsza firma na pewno jest słabiej zabezpieczona, bo pewnie ma mniejsze fundusze na to mniejszą świadomość. Oczywiście nie ma tu reguły żadnej, bo znaleźć są przypadki przełamywania barier w dużych i w małych firmach, ale tak, ale, ale mamy właściwie praktycznie każda firma jest zagrożona. Nie jest tak, że, że jesteśmy. Bezpieczni, bo nas to nie dotyczy. To, tak to pokutuje niestety. Ja to też często słyszę, i, i e, no, trzeba pracować nad świadomością. Mhm. Dlaczego wciąż tak trudno wykryć cyberatak? To jest związane z tym rozwojem narzędzi, o którym rozmawialiśmy. Być może zbyt niskim poziomem e, świadomości dotyczących cyberbezpieczeństwa w polskich firmach, czy, czy nie wiem? Może ze względu na zbyt dużą, coraz rosnącą kreatywność takich cyberprzestępców? Ja zacznę od innego e, wyjaśnienia. W tej chwili środowiska IT w firmach bardzo szybko rosną. Praktycznie nie wyobrażamy sobie funkcjonowania firmy bez komputerów, bez serwerów, bez baz danych, bez e, zaawansowanych aplikacji. I to bardzo mocno rośnie. I każda firma e, ma kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy serwerów. Mhm. W związku z tym. Im szybciej firma rośnie pod tym kątem, tym trudniej jest to mówiąc kolokwialnie ogarnąć. Tak? Okay. Ponieważ, mając wiele różnych punktów styku, mając wystawionych wiele stron internetowych, mając wiele baz danych, no musielibyśmy teraz zatrudniać z taką dynamiką też ludzi, żeby się tym zajmowali. Oczywiście na to nałożę to, co powiedziałeś przed chwilą, czyli faktycznie cały czas świadomość, cały czas szkolenia cały czas inwestycje w narzędzia i cały czas y, jakby y, nadążanie za rozwojem technologii. Mhm. Ale to, co powiedziałem na początku, to, że my w tej chwili bazujemy i każda firma praktycznie ma środowisko IT, które mocno rośnie, to powoduje, że te zagrożenia wzrastają. Mhm. A to szczególnie szybkie wykrycie cyberataku jest chyba bardzo ważne, bo też y, usłyszałem niedawno opinię, że z cyberatakiem jest trochę jak z udarem. Im szybciej go wykryjemy, tym mniejsze później będą... Mniej zgubne będą skutki dla organizmu, jakim jest w tym przypadku firma. Ja bym powiedział, ja bym poszedł jeszcze krok dalej. Zabezpieczmy się tak, żeby w ogóle nie doszło do takiego ataku. Bo mm -hmm. gdy już haker się dostanie do firmy, no to już jest bardzo ciężko, tak? Oczywiście można, y, są, są środki na to i są narzędzia, żeby faktycznie zminimalizować później taki efekt wtargnięcia, ale naszym zadaniem głównie dzisiaj w tej rozmowie jest zabezpieczenie naszej sieci, żeby w ogóle haker nie miał szansy wejść. Mhm. I o tym rozwiązaniu dzisiaj tak. rozmawiamy. i takim rozwiązaniem, które temu zabezpieczeniu może służyć, jest IBM RANDORI, więc e, tak. czym w ogóle jest to narzędzie? E, jakie korzyści płyną z jego wdrożenia? Na początek ciekawostka. Słowo RANDORI pochodzi z języka japońskiego i to jest taki, takie zakończenie sparingu sztuk walki. Kiedy, okay. kiedy osoba, która trenuje na zakończenie treningu, jest atakowana z różnych stron, różnymi technikami, nie spodziewając się tego, z której strony wyprowadzony zostanie cios. I to najlepiej właśnie definiuje to, w jaki sposób działa narzędzie. Mm -hmm. I z języka japońskiego Randori możemy sobie to przetłumaczyć na język polski, mniej więcej jako okiełznać chaos, czyli zabezpieczyć się faktycznie przed. Atakami, które są wyprowadzane nie wiadomo skąd, nie wiadomo kiedy się zdarzą i nie wiadomo jaką techniką. IBM Randori w najprostszym takim wyjaśnieniu to jest taki, taka symulacja hakera, który obserwuje nasze środowisko, środowisko IT z zewnątrz i szuka takich elementów, takich wystawionych zasobów, które dla niego są atrakcyjne i dzięki którym może się dostać do środka. Czyli krótko mówiąc, jest to usługa, która 24 godziny na dobę skanuje, przegląda naszą sieć, to tak jak wyglądamy na zewnątrz, i szuka najsłabszych elementów, które mogą stanowić okay, interesujący, no, interesujący tak, element dla potencjalnego cyberprzestępcy. Mhm. Co jest tak z Twoich obserwacji przy okazji wrażeń tego narzędzia, takimi najczęstszymi słabymi punktami w organizacjach? No właśnie, ten najsłabszy jest ten, którym już leciutko powiedziałem kilka minut temu, czyli my tak naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak wygląda ta nasza sieć. Ile my serwerów wystawiamy? Jak dobrze zabezpieczone są nasze strony internetowe? Czy na przykład na zewnątrz nie widziane są jakieś urządzenia IoT, które są niezabezpieczone albo są zabezpieczone standardowym loginem i standardowym hasłem? Nie mamy tej świadomości, dlatego że musielibyśmy spojrzeć właśnie na nasze środowisko od zewnątrz. Mm -hmm. Czyli, na przykład, wynająć takiego hakera, zapłacić mu odpowiednią stawkę i poprosić go: Słuchaj, przeskanuj mi e, całą moją, całe moje środowisko, zobacz, jak ja wyglądam na świecie, zobacz, jak, jak z zewnątrz to wszystko wygląda. No i taki haker po pierwsze zrobi to raz mm -hmm. i podziękuję, wystawi rachunek. E, po drugie, raczej to nie są tanie rzeczy. Mm -hmm. I tutaj z pomocą przychodzi takie rozwiązanie jak IBM Randori który robi ten skan 24 godziny na dobę, nie męczy się i cały czas tam raportuje wszystko to, co zostało wykryte. Mm -hmm. Szukam sobie jakiegoś takiej, takiej analogii, na przykład dużo software, software house'ów yy, udostępnia takie usługi, w ramach których przeprowadza tak zwane białe ataki na przedsiębiorstwa, tylko że Randori jest chyba o tyle lepsze i o tyle idzie o krok dalej, że taki yy, biały atak w zasadzie robi 24 godziny na dobę, tak jak powiedziałeś i też może być robić to w sposób automatyczny, więc się rzecz chyba jest tańszym rozwiązaniem niż... Tak, tylko od razu te wyjaśnię, to nie jest atak. E, Randori składa się z dwóch modułów. Okay. Jest Randori Recon, od okay. słowa rekonesans, czyli taki zwiat mm -hmm. Randori rob, robi po prostu skan, raportuje nam to, co zostało znalezione, a co według narzędzia e, może stanowić łakomy kąsek dla, e, dla hakera, z pełnym uzas uzasadnieniem dlaczego. tak czy to jest na przykład jakaś stara wersja oprogramowania? Czy tam jest jakiś nieaktualny certyfikat? Czy na przykład da się tam zalogować? Czy na przykład jest to jakiś serwer testowy, który nie powinien być wystawiany na zewnątrz? Więc to jest jakby wynik tego skanu, tego rekonesansu. I tutaj decyzję podejmuje już człowiek, tak? Mhm. Człowiek musi przejrzeć te wszystkie wyniki skanu i odpowiedzieć sobie na pytanie, może nie powinniśmy tego wystawiać, może faktycznie zamknąć ten serwer, może faktycznie zabezpieczyć tę stronę. Natomiast drugim modułem, który można sobie rzeczywiście wykorzystać, to jest Randori Attack i faktycznie to narzędzie pozwala zasymulować atak na mhm. konkretny target, który został wykryty przez rekonesans. Z tym, że tu trzeba to robić z pełną świadomością, dlatego że forma ataku oczywiście jest już w, tej, w tym momencie inwazyjna, czyli... Randori próbuje przełamać zabezpieczenia i wejść do środka. Czyli musimy mieć świadomość, że jeśli faktycznie uda się zrobić ten atak, to jakaś aplikacja może przestać działać, tak? No bo faktycznie okay. celem ataku jest e, wprowadzenie wirusa, wprowadzenie jakiegoś szkodliwego oprogramowania, które na przykład może wysadzić jakąś aplikację albo jakąś bazę danych. Ale rzeczywiście takie dwa moduły funkcjonują. E, można korzystać tylko z rekonesansu, żeby sobie tylko zachować. Możliwość raportowania tego, co jest wystawiane na zewnątrz, czyli podejmować wtedy decyzję, albo przeprowadzić sobie symulację ataku i stwierdzić faktycznie, to był słaby punkt, to było słabe ogniwo, haker mógł się tam dostać. Mhm. Czy firma, żeby wdrożyć to rozwiązanie, musi posiadać jakoś specjalnie wyspecjalizowane i wykwalifikowane kadry IT, czy jakby wszystko jest po stronie producenta i to jest dobra wiadomość, ponieważ jest to usługa działająca z zewnątrz. Nie potrzeba żadnych zmian w infrastrukturze IT firmy. Mhm. Jedyne, co jest potrzebne, to osoba, która potrafi obsługiwać konsolę Randori, żeby mogła sobie oglądać raporty, żeby mogła wyciągać z tego wnioski i żeby mogła wtedy podejmować jakieś kroki. Ciekawostką jest też, że Randori Recon ma dostępne integracje z systemami używanymi w firmie do ochrony, na przykład Randori może raportować do innych narzędzi, serwis deskowych, czy do tak zwanych narzędzi SIEM, mhm. że coś się zadziało, że Randori odkryło jakiś element, na przykład wystawiony serwer, który stanowi zagrożenie i wtedy taki raport jest wysyłany do innego narzędzia, czyli taka półautomatyka, która trochę też odciąża właśnie pracę, pracę menadżerów IT. Ale ten element ludzki jest tu potrzebny, dlatego że ktoś musi e, podejmować decyzję. No mm -hmm. Grandory jest tylko pomocą, a decyzję rzeczywiście podejmuje człowiek. Okej. Okay. Przedsiębiorcy zawsze lubią słyszeć o jakichś takich konkretnych, wymiernych korzyściach. Podejrzewam, że możecie mieć takie statystyki lub takie badanie. O ile e, wzrasta poziom mm, bezpieczeństwa przedsiębiorstw, które, które wdrażają u siebie to rozwiązanie? Ja powiem inaczej. E, bo ciężko jest wycenić bezpieczeństwo. Mm -hmm. Natomiast ja powiem inaczej. Firma IBM zrobiła y, taką analizę na przykładzie kilkunastu y, takich konkretnych włamań, które się odbyły na świecie w różnych sektorach finansowym, produkcyjnym, y, ubezpieczeniowym, i przeanalizowano wszystkie udokumentowane włamania, które zakończyły się albo y, okupem, albo jakimś y, rzeczywiście zablokowaniem jakichś systemów, czyli wymierne jakieś były straty finansowe. I przeanalizowano krok po kroku, co by było, gdyby firma miała taką usługę jak IBM Randori, mhm. i czy udałoby się to wyeliminować. I w każdym z tych przypadków, dochodząc taką odwrotną inżynierią do tego, który element w sieci był tym właśnie słabym elementem, przez który haker włamał się do środka, udało się praktycznie wszystkie te przypadki e, udokumentować, że gdyby firma miała Randori, to by do tego nie doszło. Także okay. możemy sobie policzyć to odwrotną inżynierią, że te wszystkie ataki zakończone faktycznie stratami finansowymi w, w tych firmach, no to jest zysk. Tak jest. <laughs> Natomiast no bezpieczeństwo jest bezcenne, więc no każda forma ochrony, a w tym przypadku taka, która jest o krok przed... Mhm. która nam zabezpiecza właśnie ten, ten, ten pierwszy element włamania, jest chyba najcenniejsza w tym momencie. Mhm. Czyli badania, jak w przypadku doktora Hausa, który też widział efekt i stosunkowo potem drogą, e, to nie jest dedukcja, chyba tylko indukcja jest ta odwrotna, musiał dojść do przyczyny. Tak, taka metoda takiej odwrotnej inżynierii no, bardzo często się sprawdza, bo wtedy, ale tylko pod warunkiem, że wyciągamy z tego wnioski, no tak. że jakaś z tego nauka płynie, bo jeśli to jest tylko sztuka dla sztuki, no to Oczywiście jest to tylko ciekawostka, natomiast tak, warto się uczyć na błędach. Mhm. Też fajnie, że powiedziałeś, że te badania były przeprowadzone wśród przedsiębiorstw z każdej branży, bo to też uważam, że trzeba podkreślać na każdym kroku i to też powinno wybrzmieć, że no, twoje przedsiębiorstwo jest narażone na atak, nieważne w jakiej branży działasz. To nie jest tak, że nie wiem prowadzicie firmę finansową czy ubezpieczeniową i z automatu być może będziemy bardziej zagrożeni, no bo jednak może to być jakoś bardziej... Łakomy kąsek dla hakerów. Tak, ale jest to związane z bardzo prostym faktem, ponieważ tutaj zawsze najsłabszym ogniwem jest niestety człowiek. Możemy mieć najlepsze zabezpieczenia, możemy mieć ogromne nakłady finansowe na cyberbezpieczeństwo w firmie, możemy być uzbrojeni po zęby, a jeden mały błąd człowieka, nieuwaga, być może czasami też celowe działanie spowoduje, że taka luka powstanie w infrastrukturze, w, w sieci firmowej, przez którą haker może wejść. Mhm. Więc Każda branża praktycznie musi na to zwrócić uwagę, że oprócz odpowiednich narzędzi musi być też świadomość ludzka i odpowiednie przeszkolenie, ale także właśnie te procesy i procedury, które awaryjnie zadziałają wtedy, kiedy ktoś popełni błąd. Mm -hmm. bo to jest bardzo ważne. A to jak więc e, poprawiać świadomość tych pracowników, bo to jest rzeczywiście kwestia, którą e, podnosi w zasadzie każdy, że najsłabszym ogniwem każdej organizacji jest człowiek i nieważne, jak doskonałe mielibyśmy zabezpieczenia, tak jak mówisz, no jak ten czynnik ludzki może zawieść po prostu. Oczywiście szkolenia y, to jest taki pierwszy element, który przychodzi mi do głowy, ale nie tylko szkolenia takie surowe, teoretyczne, suche, ale też w praktyce. Realizowane. Jest wiele organizacji, również my robimy takie rzeczy, gdzie zapraszamy na przykład do naszej siedziby administratorów IT na szkolenie, gdzie w praktyce pokazujemy, jak korzystać z narzędzi, jakich zagrożeń unikać, jak edukować później kolejnych kolegów i koleżanki w firmie, tak? No mhm. bo wiadomo, że te struktury duże w dużych firmach, no to tam pracują setki osób. Więc najlepiej, żeby ta wiedza dotarła do wszystkich. Więc to należy robić jak najczęściej, ponieważ tutaj technologia się zmienia tak często, że myślę, że raz na kwartał przynajmniej takie proste szkolenie z najnowszych trendów, z najnowszych narzędzi, z najnowszych zagrożeń należy przeprowadzić. Mhm. Kolejna rzecz, która powinna wybrzmieć, właśnie, bo też dostrzegam wśród przedsiębiorców takie działanie, że ich dbanie o cyberbezpieczeństwo własnej firmy ogranicza się do zainstalowania programu antywirusowego. Nikt po tym już na przykład nie myśli o tym, że ten program antywirusowy trzeba przecież aktualizować. Jakby wydaje się dużej części niestety przedsiębiorców wciąż, że to działa jak takie pudełko, które weźmiemy, zainstalujemy i już jesteśmy bezpieczni na bardzo długi okres. Programy antywirusowe w ogóle odchodzą do lamusa, dlatego że drogą. one bazują na bazach y, y, wirusów, które są znane, rozpoznane i skatalogowane. A co w przypadku, kiedy są to nowe zagrożenia, które się pojawiły godzinę temu? Już tutaj program antywirusowy sobie nie poradzi, więc tutaj wchodzą takie nowe rozwiązania, które się nazywają EDR, czyli Endpoint Detection and Response, które bazują, bazują na sztucznej inteligencji. Mhm. Dlatego, że sztuczna inteligencja rozpoznaje anomalie, jakieś nietypowe zachowanie się pewnych programów, nietypową komunikację pomiędzy różnymi punktami w sieci i na tej podstawie. Dokonuje oceny, że jest to jakieś szkodliwe programowanie. Czyli zmienia się zupełnie model rozpoznawania zagrożenia wewnątrz firmy. Czyli ta sztuczna inteligencja jest wszędzie. W Randori też. Bo Randori też ma logikę wbudowaną, czego ma szukać tak naprawdę. Mhm. Co ma sprawdzać? Jakie obiekty mogą być zagrożeniem? Którymi obiektami może się haker zainteresować? Także rzeczywiście algorytmy są tutaj bardzo cenne i bardzo mocno one są rozwijane i pomagają nam. W tej walce właśnie z zagrożeniami. Mhm. No a to, Twoim zdaniem, ten, ten rozwój sztucznej inteligencji w kontekście cyberbezpieczeństwa to jest w większym stopniu szansa czy, czy, czy zagrożenie? Bo na początku rozmawialiśmy o tym, że dzięki narzędziom AI każdy może zostać hakerem, bo pomoże napisać złośliwy kod. Teraz mówimy o tym, że, że przed tym złośliwym kodem się pomoże ochronić, czyli to jest broń obuśrodka. <grym> tak, to jest nieustanny wyścig. No to jest po prostu wyścig. Wyobraźmy sobie bieżnie e, 100 metrów haker i tutaj nie wiem, szefa IT firmy, kto dobiegnie do mety pierwszy. Narzędzia rzeczywiście są dostępne po obu mhm. stronach i myślę, że to będzie nieustanna walka. Te największe rewolucje jeszcze przed nami, tak jak powiedziałem. Natomiast już teraz miejmy świadomość, żeby wykorzystywać te narzędzia, mhm. bo hakerzy mają takie albo nawet jeszcze doskonalsze. Więc niestety musimy być przygotowani na, na długie starcie. Maraton. To co też warto tak, podkreślić, tak. Że to nie jest bieg na nie kończący dystans. się maraton, dokładnie tak, mm -hmm. dokładnie tak. I w kontekście tym pracowniczym jeszcze uważam, że, że, że jedna kwestia jest bardzo ważna, bo też wrócę na chwilę do tych białych ataków. też ostatnio taką historię, w ramach której e, menedżer zamówił właśnie u zewnętrznej firmy takie białe ataki, żeby sprawdzić po pierwsze poziom zabezpieczeń, a też poziom świadomości swoich pracowników. I doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, w której ci pracownicy, którzy e, kolokwialnie rzecz ujmując, dali, się, się nabrać na, na ten atak, zostali po prostu zwolnieni. Menedżer Mot motywował to tym, no, że byli zbyt nieuważni. Po pierwsze, jakby wdrażanie tego typu narzędzi z myślą o ewentualnym karaniu pracowników samo w sobie jest y, bardzo niewłaściwe, ale też z drugiej takiej praktycznej strony wydaje mi się, że osoba, która raz się dała nabrać na jakąś formę ataku, będzie dużo bardziej czujna w przyszłości niż osoba, która się nie dała nabrać. Po pierwsze pytanie, jakie, e, jaką świadomość i jaki poziom wiedzy, jaki poziom szkoleń te osoby miały, mhm. zanim zostały narażone na taką próbę, tak, bo, bo jeśli były faktycznie, dostały wszystkie możliwe narzędzia, a faktycznie ktoś popełnił błąd, no to faktycznie ich wina. Natomiast ja też jestem przeciwnikiem jakby karania takiego zero-jedynkowego, lepiej wyciągać wnioski, lepiej pokazać, e, jak to możemy zrobić na przyszłość, nauczyć się tego, żeby... E, Eliminować takie sytuacje na przyszłość? Tak. A jeszcze wracając właśnie do tego co powiedziałeś, no taki jednorazowy zamówiony serwis w postaci przeprowadzenia ataków i wykrycia luk. To jest jednorazowa akcja. A co będzie za miesiąc, za dwa, za trzy, za pół roku? Także tu znowu wrócę do tego głównego programu naszego spotkania, czyli narzędzia, takim jakim jest Randori, które wykonuje swoją pracę non-stop. Non-stop. Tutaj nie potrzeba zlecać tego i martwić się, co będzie za miesiąc, bo mamy cały czas 24 godziny na dobę informacje o tym, co się dzieje w naszym środowisku IT. Mm -hmm. inna kwestia, ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który się zajmuje przeprowadzaniem takich symulacji ataków i on mówi, słuchaj Kuba, wiesz, kto się najczęściej daje nabrać na ataki? Menedżerowie. Im wyżej ktoś jest na szczeblu firmy, tym jest mniej ostrożny, ale o tym oczywiście już nie chcą mówić, bo przecież to nie pasuje do ich wizerunku wielkich szefów. No cóż, no tutaj wiadomo, że te osoby, które mają najwięcej praktyki, czyli najczęściej się spotykają z, tym, z tymi zagadnieniami, pracują z nimi na co dzień, no są najbardziej wyedukowani. Szefowie tych działów pewnie mają dużo innej pracy, często jakiejś papierkowej, organizacyjnej, biznesowej, Także też gorąco zachęcam osoby pracujące na wszystkich szczeblach w działach IT, aby faktycznie się szkolić i mieć bezpośredni kontakt z żywym organizmem, czyli z narzędziami, żeby wiedzieć, jak one działają, żeby wiedzieć, jaki jest poziom zabezpieczenia, bo wtedy to da pełną pełne bezpieczeństwo dla całej firmy. To podsumowując ten wątek, wątek narzędziowy, też powoli się zbliżając do hmm. naszego webinaru, dlaczego warto zastosować IBM Randori? Tak, w kilku zdaniach dla, dla naszych odbiorców. Po pierwsze, daje to możliwość bycia o krok przed przestępcą, czyli być w tym miejscu, gdzie, w którym on jest, czyli widzieć, którymi obiektami może się zainteresować. Po drugie, to narzędzie działa 24 godziny na dobę, czyli mamy cały czas 365 dni w roku informacje o tym, jak wygląda poziom naszych zabezpieczeń na zewnątrz. I po trzecie, wymierne korzyści finansowe, czyli uniknięcie strat finansowych na przykładach y, tych włamań, które odbyły się na całym świecie, w Europie. Pamiętajmy o tym, że przestępcy wystarczy jeden słaby punkt, żeby wejść do środka i zrobić nam ogromną krzywdę. Mhm. I to, co ważne, to jest narzędzie, z którego może skorzystać firma, przedsiębiorstwo bez względu na jej wielkość. Jest odpowiednie zarówno do tych mikro, mniejszych, średnich, jak i naprawdę dużych. Oczywiście, tak, chociaż lepiej się sprawdza w tych dużych organizacjach, <coughs> gdzie jest duża powierzchnia ataku, gdzie jest duże dużo środowisko, bo wtedy yy, na pewno tych zagrożeń jest więcej, ale oczywiście, tak, no, każda wielkość firmy może skorzystać z tego z tej usługi. Mhm. Zaczęliśmy naszą rozmowę od kina i od tego, jak, jak daleko jesteśmy od happy endu, ale tak w trakcie tej dyskusji zacząłem się zastanawiać, czy w przypadku tej historii akurat happy end jest w ogóle możliwy. Tak jak powiedziałem już, to jest nieustająca walka i rozwój technologii to jest miecz obosieczny, także my dostajemy wspaniałe narzędzia do ochrony, ale hakerzy też dostają wspaniałe narzędzia, żeby nas atakować. Jedno, o czym musimy pamiętać, to żeby okiełznać tą, tę technologię, żeby faktycznie wprowadzić takie um, zasady regulujące możliwość używania na przykład sztucznej inteligencji, mhm. żeby faktycznie mieć na tym kontrolę, żeby nie dostawała się w niepowoła, niepowołane ręce, żeby mieć pewność, że, że ta technologia nam Posłuży ku dobremu, a nie ku złemu. Mhm. To też jest ciekawe, że właśnie <laughs> te zasady powinny być gdzieś tam opracowywane. W jakimś takim szerokim konsensusie nie powinno się to zostawiać tylko i wyłącznie do decyzyjności y, firmom technologicznym, które no, przede wszystkim chcą w jakiś sposób zmonetyzować te, te rozwiązania technologiczne i też mają zupełnie inne cele niż na przykład, nie wiem, organizacje pozarządowe. To też jest przy okazji dyskusja teraz, tego co się dzieje wokół, wokół OpenAI, chociażby. Są takie inicjatywy i w Unii Europejskiej mamy kilkadziesiąt różnego rodzaju dokumentów już w tej chwili opracowanych przez różne organizacje. Ale myślę, że tu jest właśnie problem taki, że zbyt dużo jest tych organizacji i na zbyt wielu poziomach to się odbywa. Mhm. Ja wciąż nie widzę takiej organizacji, która by to wszystko scaliła i rzeczywiście nadała temu właściwy kierunek. Mamy mnóstwo norm, mnóstwo rekomendacji, mnóstwo różnych opracowań, i tego jest w tej chwili po prostu za dużo. Mhm. Ja sam widziałem link do kilkudziesięciu różnych dokumentów, które to regulują, więc nawet żeby teraz. Przeczytać, zastosować się do tego wszystkiego, to już jest kilka dni pracy. To prawda. Więc dużo pracy przed nami, oczywiście, w tym, w tym zakresie. Odrobiny autoreklamy. W tym numerze mamy m.in. wywiad e, z Natalią Domagałą, która odpowiada za etykę sztucznej inteligencji. Mm. Współpracowała między innymi z rządem Wielkiej Brytanii i ona tam wręcz podkreśla taką tezę, że, że AI może być na tyle groźnym narzędziem w przyszłości, że przy opracowywaniu regulacji prawnych dotyczących AI powinniśmy postępować trochę jak z bronią atomową. I te wszelkie regulacje dotyczące sztucznej inteligencji powinny być z taką samą precyzją, dokładnością i ostrożnością wprowadzane, jak właśnie w przypadku broni nuklearnej. Być może nawet te opracowania dotyczące polityk zastosowania AI powinny być spisane długopisem na kartce, bez użycia sieci komputerowych, które... No to, to jest ci bardzo ciekawy aspekt również, tak. Ja już tak trochę może faktycznie apokaliptycznie do tego podchodzę, ale trzeba pamiętać o tym, że wszystko, co jest podłączone do sieci, gdzieś tam w tej sieci istnieje, jest zapisywane. Różne algorytmy mogą czytać to, te rzeczy, które tworzymy, więc y, może dojść do takiej sytuacji, że wrócimy do analogowego sposobu komunikowania się. Mhm. Byłoby to <laughs> ciekawe. E, chciałbym zakończyć też kinem, e, e, bo bardzo lubię takie dosyć nietypowe połączenia i no, kino zna wielu bohaterów. E. Jak, na kim powinniśmy się wzorować, jeżeli chodzi o, o, o tę walkę z cyberprzestępcami? Czy to, nie wiem, powinna być raczej działanie w stylu Indiana Jonesa, który dosyć często improwizował, czy to może muszą być e, zaplanowane wszelkie, wszystkie działania, jak w przypadku Jamesa Bonda. Ja na przykład jestem gigantycznym fanem The Office, z akurat serialem, może, a nie filmem. Natomiast taka postać Dwight ta Szruta, który jest taki bardzo skrupulatny, ma wszystko doskonale zaplanowane, i chyba taka strategia, moim zdaniem, jest najbliższa, jeżeli chodzi o, o dbanie o cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Celne porównanie. Ja też uwielbiam Indiana Jonesa, ale w tym wypadku, w przypadku technologii, realnych zabezpieczeń, realnych zagrożeń, jednak powinniśmy postępować skrupulatnie, metodycznie, z największą odpowiedzialnością, więc raczej przychylam się ku Twojemu, twojemu zdaniu fakt, tutaj na improwizację nie ma miejsca absolutnie. Musimy mieć pełną świadomość tego, co robimy i to kontrolować bardzo ściśle. Mm -hmm. No i walka z hakerami to też chyba e, gra zespołowa, czyli trochę Avengersów jeszcze może wchodzi. I supermoce są potrzebne. Tak, tu jest na wielu poziomach należy współpracować i oczywiście jednostka nie jest w stanie się ochronić, w związku z tym e, zespoły, które działają w firmach też muszą doskonale ze sobą współdziałać. Mieć ten sam poziom wiedzy, ten sam poziom świadomości i do tego gorąco zachęcamy. Mhm. Taką supermocą może być m.in. rozwiązanie IBM Randori, dlatego jeszcze raz zachęcamy, żeby zapoznać się z możliwościami tego narzędzia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Krzysztof Joźwik, Key account manager w CloudWare Polska. Dziękuję bardzo było ciekawe, mam nadzieję, że kiedyś to powtórzymy. Bardzo mi będzie miło, jest jeszcze dużo tematów z zakresu cyberbezpieczeństwa, także polecam się na przyszłość. Serdecznie dziękuję. Poza tym, ten świat tak pędzi do przodu, że, że sam jestem ciekaw, jak na przykład o czym będziemy rozmawiać za te 3-4 miesiące. Jakie przed takimi wyzwaniami wtedy będzie na przykład stał świat, bo wydaje mi się, że. Jakieś tam przewidywania dotyczące tego, co się wydarzy, oczywiście, można mieć, ale właśnie ten wybuch chociażby sztucznej inteligencji pokazał, że czasami no, te przewidywania to można o kant wiadomo czego rozbić. Tak, pędzi do przodu bardzo mocno, także będziemy mieli na pewno o czym rozmawiać. Także dzięki jeszcze raz. Dziękuję do bardzo. Do widzenia. Do widzenia.